Kamil, tak bez cukrowania, to z wyjątkiem Roberta Lewandowskiego, moim zdaniem byłeś najlepszy na placu dzisiaj. Dziękuję bardzo za taką opinię. Na pewno cieszy to, że udało mi się też zrobić dzisiejszy mecz asystę do Roberta. I to jaką? No tak, dało się też. Miałem dużo tych środkowań, szczególnie w pierwszej połowie. Szkoda, że one się nie zakończyły bramkami, bo mieliśmy trochę tych sytuacji w pierwszej połowie i właśnie wydaje mi się, że szczególnie w meczach z takimi przeciwnikami, którzy bronią się, to ta pierwsza bramka jest najważniejsza, żeby trochę otworzyć tego przeciwnika. Wiesz, co w twojej grze jest imponujące, że nawet jak idziesz w dribbling i przegrywasz pojedynek jeden na jeden, za chwilę robisz to samo. Tak jakby gdzieś uciekało to z twojej głowy, że coś nie poszło, jakbyś był zakodowany, że dobra, raz nie wyjdzie, drugi raz nie wyjdzie, ale trzeci raz wyjdzie. No myślę, że taka jest rola skrzydłowego, no dzisiaj wahadłowego w tym meczu, ale no ja całe życie gram na skrzydle i zawsze było mi tak wpajane, że mimo tego, że nie wyjdzie, to muszę to próbować. No myślę, że najlepsi piłkarze na świecie dowodzą tego, że potrafią, nie wiem, 5 razy iść dribbling, nie wyjdzie, ale zrobią tą jedną akcję i z tego padnie bramka i myślę, że od takich zawodników skrzydłowych wymaga się właśnie, żeby robili tą różnicę i ja też staram się to robić. To jest drugi mecz. W tym pierwszym meczu wszedłeś w 60 minucie. Dzisiaj tych minut jeszcze więcej. Jak ty się czujesz fizycznie? Bo akurat ludzi z Anglii to nie podejrzewam, że oni nie są przygotowani na to, żeby zagrać co 3 dni żebyś wyszedł na Wembley i zasuwał tak jak dzisiaj. No wie pan co, no początki w Anglii na pewno musiałem się do tego przyzwyczaić, ale teraz no jestem przyzwyczajony do tego systemu i nie ukrywam, że mi to, no nie mam z tym problemu, tak, już jakby przyzwyczajony jestem, cały czas praktycznie gramy co 3 dni w Anglii i ostatnio grałem 30 minut, dzisiaj cały mecz, no pewnie po dzisiejszym meczu bardziej będę odczuwał to zmęczenie, bo to ostatnie 30 minut tak naprawdę, okej, trochę tam z siebie dałem, ale fizycznie czułem się naprawdę dobrze po meczu, dlatego myślę, że spokojnie jestem w stanie się zregenerować na następny mecz. Dobrze, tak krótko o tym meczu. Dlaczego tak długo wchodziliśmy w mecz? Bo tak naprawdę do 30 minuty oddaliśmy tylko jeden celny strzał i tak naprawdę dopiero po rzucie wolnym zdobywamy bramkę. Dopiero ten mecz nam się otwiera. No tak jak mówię, wydaje mi się, że w tych meczach właśnie brakuje. Ten pierwszy gol i wpadnie szybciej, tym jest łatwiej potem drużynie nabrać wiatru w żagle, tym bardziej drużyna przeciwna stała z tyłu. Bronili tak naprawdę w systemie 5-4-1 i nawet dla tych bocznych zawodników tutaj ja miałem wsparcie Bartka Breszyńskiego, który robił mi te obiegi, ja mogłem dawać te dośrodkowania, bo tak naprawdę oni tutaj starali się zamykać, mimo że to niżej jest klasyfikowany przeciwnik, to wiadomo, nigdy nie jest łatwo tą pierwszą bramkę strzelić przeciwko nim, a potem wydaje mi się, że było nam łatwiej i tak jak pan powiedział, potem już od tej 30 minuty ta gra już wyglądała lepiej. To na koniec, znasz tą angielską piłkę, oglądasz ją, grasz w niej. Stać nas na dobry rezultat, biorąc pod uwagę, jak mało pracy spędziliście z Paulo Sousą? No myślę, że każdy z nas już dzisiaj myśli tylko o tym meczu i tylko na tym meczu się skupia. Ja mogę powiedzieć o sobie na pewno, że ja gram w Anglii i dla mnie to będzie mecz szczególny, żeby chcę tam się pokazać jak najlepiej i na pewno będę do tego dążył.